Witam, to Wichu 1993, a to jest Starband na modach, o tak! Mamy zainstalowany... Nie wiem czemu odliczałeś tu, Pałko. Nie wiem, ale mamy zainstalowane 22 mody. Są to mody, jeden z tych modów może pójść później gdzieś tam do kosza. W niepamięć, ponieważ jest to survivalizm mod, który dodaje dużo survivalizmu do gry, no coś takiego. Zobaczcie, co się z naszym statkiem stało. Cicho, Klopero. Klopero gdzieś tam leci na asteroidzie. Tak, na asteroidzie. Idź ode mnie, ja po prostu... Mapa jest taka do dupy na początku, że to jest masakra. No, mamy mapę do dupy na początku, że masakra i... co my tu mamy ogólnie? Statek jest ok. Mamy tylko tą część statku, co jest naprawdę bólem dupy. I nie działa nam paliwo. W sensie musimy to naprawić, żeby dalej ruszyć. Czyli na początku jesteśmy uziemieni na orbicie tej planety początkowej. Klopero, ty jesteś na takiej planecie, która ma różowe wyspy i dużo wody? Nie. A, on jest na innym kule tym. No nic. No i teraz tak. Będzie seria Starband na modyfikacjach, bo już większość patrzy powychodziło i wipe. Ja pierdzielę, a jak nawet nie powychodziła, to można wersję zmienić manualnie w ich konfigu. Nie zawsze właśnie. To działa, ale przeważnie działa. No można. Mamy aktualnie 22 mody, co do modu survivalizm to się zastanawiamy, więc co najwyżej zaczniemy grać od nowa, jeżeli na przykład coś by nie było nie halo, bo twórca modu survivalizm napisał, że mogą się inne modyfikacje gryźć. Nie gryźć, tylko psuć, tylko jakby żreć. Experience. Nie gryźć, tylko żreć. Dobra. O, więc... też jesteś na tej planecie. No. To nie ma dużo wody w sobie, ej. No cicho, ale ja patrzę z góry. Moment, ja muszę tutaj w opcję przejść i ściszyć dźwięki, bo ja nie wiem, czy miałem tak głośno ich. W ogóle testów żadnych nie robiliśmy. Czy dobrze no to się co? Więc na ciele pojedziemy, że słychać wszystko dobrze, rozumiem. Bo słychać wszystko dobrze, wiesz, mi nie na słowo. Pewnie. Wiem, że nie słychać wszystko dobrze, ale cicho być. Jogi potwór, patrz! Klopero mam zwierzaczeka! Zobacz, Klopero, zobacz. Wichu i zwierzaczek! O! Tam. Niech cię zje. Zobacz, jakie ma ładne ząbki. To jest, kurde, króliczek. O, króliczku, chodź tam. Króliczku, pogłaskam cię kursorem. Idź, weź się na coś przydaj. A właśnie, muszę wrócić do statka. Na statek. Więc na początek weźmiemy sobie, mamy derbic, jedno nasionko i broken derbis. Derbic to jest taki po prostu patyk. Debris. Nie, to jest ten. No po prostu to są śmieci. Złom. Debris. A i tu mamy Touch of Needs. Nie mamy już questów, tylko mamy potrzeby i... Touch, jak questów nie mamy, jak questy mamy. No mamy tutaj ten, że co nasza postać chce, co nasza postać nie chce, co nasza postać by chciała, ale nie dostanie i tak. No więc mamy tu debris, możemy sobie kopać tymi żelazcami Klopero. Mamy tabula rasa, ale nie będziemy tego używać. Nawet ludzie nie wiedzą, co to jest, ale ty mówisz. Tak. Ale zobacz, jestem wyższy od ciebie. Ej, a jak? Co? Właśnie, węgiel trzeba szukać, bo jak będzie noc, to zginiemy. Idę po węgiel. To idź. Klopero, idź tam, kopaj dziurę. Ja właśnie chcę. Znalazłem trochę, jeden węgiel. Jest. Już się noc robi, szybko z węglem, szybko. O nie, potwory. Szybciej. Mam węgiel, mam 3 węgla. Okej, i spadam. Spada, jeszcze potrzebne jest tutaj drzewo. No, dawaj drzewo. Dasz radę. Wykopiesz się, znaczy spadniesz. Czekaj, no. Ja wracam do statku. What the fuck? Ja potrzebuję skarcić coś, ale... A ja potrzebuję tutaj w ogóle... tego naszego tutaj... drzewa. O nie! Fuck? Stone and wood crafting here. O nie, co to za dźwięki? O nie, biją mnie! O nie! Uciekam. A widzę, że Wichu dalej ma, kurde, full hapsy.
Ja mam full hubsa, bo jestem super pro Dodge Master. Gdzie jest, kurde... O, jest hunting bow. Czemu ja crafting table nie mogę zrobić? Ogólnie tutaj nam prosi, żebyśmy zrobili łuk. Łuk, crafting. Mamy tabula rasa. Tu mamy survival points zamiast pikseli. I tabula rasa. Co to jest tabula rasa? To jest taki... Cheating crafting table. O, tak jak Klopera powiedział, to jest cheating crafting table. Więc, znaczy to jest bardziej do testowania modów niż do tego. Tak. I ja pokażę, jak to wygląda. Oczywiście nie będziemy używać. O, jest to coś takiego. Zasłaniam sobie okienko, ale co tam. I tutaj mamy rzecz za 1 pikseli lub 500. No, survival pointsów pikseli. Mamy tutaj różne rzeczy za darmo. To jest rury różne i tak dalej, bo to są też industrialne mody, generatory. Możemy sobie zobaczyć, do czego to jest, znaczy jak to pisze w ogóle. Mamy tutaj spellbooki, bo mamy też modyfikacje na magię, Magic Tech Blueprint i to wszystko jest za jeden. Ale wiatr! My oczywiście tego nie będziemy używać, tylko że... Klopero, mówisz, że... No wiatr. Mówisz, Klopero, że ten, wymagają mody tego, nie? Co? Tabula rasa. Jakie wymagają? No, że jakieś mody wymagają tego tabula rasa. Niektóre. No, bo niektóre nie mają własnych crafting table, także używają sobie tabula rasa. No, ja no. Więc po prostu będziemy z tego... No, generatory wiatrowe pracują podczas wiatru, nie? Generatory wiatrowe, no shit. No shit Sherlock, nie? Patrzcie, mam z palca laser. Mam laser z palca. Jestem takim pro OP. Statku nie możemy naprawić, bynajmniej nie w tej wersji. Możemy tylko naprawić... Boże, ale głośny jest ten wiatr. Zobaczę. Zmniejszę sobie, zmniejszę. O, może być. A ciekawe, jak popsuł to latarnie działa. Jasno się zrobiło. O, wiatr. Wow. To jest wiatr. Jak fajnie. To jest wiatr. Wiatr razem z deszczem. Ja zrobię ognicho. O nie, nie zrobię ognicho. Nie, nie zrobię ognicho. Jezu, krokodyle. Dobrze, że nie agresywne. Co się mi stało? Ja nawet nie wiem, co się mi stało. Pewnie cię wiatr zabił. Jezu, ty, hey, błyskawice tu są, lol. Burza! Uciekam przed burzą. Jest to super pro, kurde, ten sandstorm to chyba jest. Jak się zrobiło. Sandstorm, tak powiadasz. Myślę. Ale ta pogoda, zobaczcie, proszę państwa. A jeszcze jest mod ekstra krew. O, krew. O, ekstra krew, no właśnie, pokażę wam za chwilę to, tylko będziemy musieli wziąć patyk. Zrobić patyk. Górnik głód. Wystarczy, że zetniesz drzewo, ty leniwa dupo. Nie, ja chcę patyk. A jak to tyle zetnę drzewo? Ja już chciałem drzewo i co? Agro mobów się na dużo większy zasięg, że tak powiem, zbiera. A jak deszcz pada, to nam będzie po prostu woda na przykład robiła, no zalewała tunele i tak dalej. Bardzo fajnie. No bardzo fajnie. Zresztą będziemy robić różne rzeczy takie jak w Minecrafcie, chociaż Minecraft już się ostatnio przejada strasznie. Bynajmniej, nie wiem, mi. Nie wiem jak wam. Więc myślę, że taka seria na modach w innej grze niż Minecraft jest naprawdę nawet fajna. Wow! To nie było fajne. To było bardzo niefajne. A ja nadal nie mam patyka. Co my tu mamy? Plant fibry potrzebuje. Ej, Klopero, weź mi zrób łuk, bo ja nie mam patyka. Klopero! Łuk! Łuk! Zetnij se drewno! Łuk daj! No daj łuk! Klopero, daj, no daj, proszę cię! Oni mnie zabili, no daj, proszę! Aż chcesz patyk? Tak! Dawaj! Bo cię tym palcem... Jak się upuszcza przy nocy? A, kur. O, dobra. Mam patyk. Ludzie, zobaczcie, mam super OP broń. Patyk! 3 DPS-y. 3 DPS-y. Oj, ja miałem patyk! Lol. Mam dwa patyki, patrzcie. Dual wield będzie patyków. Chociaż to jest chyba dual wield. Jest dual wield? Two handed. No niestety nie będzie dual wieldu patyków. Przykro mi bardzo. Ale mamy patyki! Biep!
Dawaj, Klupero, kopaj, kopaj dziurę. Ja cię obraniam. Idź, rób coś przydatnego, ja przynajmniej no, coś robię. No, bronię robię. Cię, nie widzisz? Pa, pa. Przed deszczem. O, o, Klupero, o tak. Tak. Boże, idź. Gwałce ogień, o tak. Ten powiew ciepła w mojej... Otwórz sobie ten ogień i wyciągnij mięcho. Otwórz sobie ogień, okej. Okay. Ogniu, otwieram cię. Dobra. Teraz już na poważnie. Kopiemy. Ty górę, ja dół. Ja górę, ty dół. Znaczy, o, ty foreground, ja background. Nie, ty background, ja foreground, okej. Okay. Dobra, tyle, więcej nie trzeba wykopać. Kurde. Dobra, jedzie tunel zagłady. Nie. Tunel zagłady, dobra rzecz. Nie, ziom. No będzie nam wiało, kurde. Idź, ziom. Przeciąg. Dobra. Może przeżyjemy to. Może. Ale to tylko dzięki mnie. Tak, na pewno. No. Więc jest zimno. Kop tego kowla, nie? Brrr, zimno jest. Najbardziej interesująca część, kurde, to są początki gry. No w tym przypadku akurat to nie jest sarkazm, bo kurde, survivalizm, nie? Zimno! A ja se staję przy ogniu, mi nie jest zimno. Ja zamarzam, Klopero! Masz tam jak kopać. Jak zamarznę, to tylko mnie nie kopaj, zjedz. Kopaj, kopaj. Jesteś tego stworzony. Ptaki są niedobre. Bo zamrażonki, kurde, będą. Moje futro powinno mnie bronić. Nam. Przed chłodem. O tak. No chyba nie. O tak, ciepło. O tak, obie, ciepło. O, już jest okej. Czekaj, co ja zrobić? Ja wiem, co miałem zrobić. Crafting table. Ja wiem też. Posadziłem czaszkę, lol. Ja nie widzę tej czachy. Posadziłem ją. Tu jest, patrz, tu przede mną. Posadziłem, to coś odstające to jest czaszka. Posadź ją, czaszka. Posadź ją na ziemi. O, no, kliknij. Ale to jest... Posadź! Nie. Sadź! Wiesz, że to jest sapling drzewa, nie? Co? To wygląda jak czaszka. Ale no, rzeczywiście. O Boże. Ale to nie moja wina, że to wygląda jak czaszka. Plant fibrę będę potrzebował. No to idziemy po plant fibrę. To ty idź po plant fibrę, ja poczekam. Dobra, żartuję, idziemy. Ale nie, poczekaj, bo jest ciemno i zimno i w ogóle. No ciemno, zimno, dobra, to trzeba sobie pokopać trochę tutaj. No to kopiemy tunel. Ty, właśnie, przed nami jest koper. O nie. Nie koblem, ty pało. No, nie! To nas zgwałci. Myślę, co zrobić. Drzwi się przydadzą, ty. Tak pomyślałem. Nie da się drzwi. Nie da się drzwi. O nie, to bliżej tu jest! O nie, to jest... O, ten. Mamy ten. Mamy przejście. Weź idź, te dźwięki są straszne. Będą mi się śniły po nocach. Weź to ode mnie. Bum, bum, bum. Param. O nie, weź zabij. Już do tej strzela. Trafi... O kurde, headshot. Może nie. Eye shot był. Idź, kurde. Wyk, jeszcze raz. I wonder if there's diamonds here too. It look like there's a lot of resources here. Czyli... Daj mi to okay. Wykopać. Bo skoro ty coś dostajesz, to ja też coś... O, jest. Co? Okej. Okay. Killów potrzebujemy. Panie. Zrobię skrzynkę. Nie da się killowa zrobić przecież. Ale mam skrzynkę. Mamy ten... miejsce, gdzie możemy składować przedmioty. Przecież na statku też się da. No to tu mamy taką wyjątkową skrzynkę. Ty, patrz, to drzewo tu rośnie. Pierdziele, a jak nam tutaj rozpierdzieli to wszystko w diabły, to cię zarąbię. Drzewo? Tak, drzewo. Zleje nam super bazę. Ta muzyczka jest epicka. No, niestety, ja wyłączyłem. No niestety. O, już włączyłem. Dobra, ja idę po plant fibry. A ja idę po... Ja kopię dziurę.
To ja idę też po plant fibrę, co ja będę kopał, kurde. Tak, będziesz kopał. Jak masz tam murzyć. Ty właśnie, tu jest plant fibra. O. Znalazłem! Jej! Idź! Dobra. Ty masz węgiel. Mórz. Chodź tutaj, zarąb go. Nie mnie, tego. Nie! Bardzo dobrze. Tak jest. Ty, ja patyk zgubiłem. Kurde, krab. Ja patyk zgubiłem. Patyk zgubiłem, ty. Patyk! Jej! Ty, ja patyk zgubiłem, słyszysz mnie? No co se zrób nowy. Co ja twoja niańka, kurde? No. A jak mam sobie zrobić patyk? Nie wiem. Daj mi patyk. Ej, mam patyk w ręku. Dobra. I don't fucking care. Dobra, mam patyk. O, był bungiel. W ogóle kill-off by był fajny. Wiem, że kill-off byłby fajny, ale nie ma crafting bench'a, Paolo. O nie. Ja tupiłem się. No tak ma być. Teraz się nie pokazuje ten, czy się topisz, czy nie. Musisz to wyczuć. Wyczuć. No wyczuć. No, pierdolę, nie wyczuję tego. Trafię go? No. O, mięsko. Więc kupimy wungiel. Wungiel jest bardzo dobrym surowcem. No zbieraj. Jak nie nadal się dopiero nie przekonuje do tego survivalizmu, wiesz? Jak nie, fajny jest. On tak utrudnia, no że utrudnia. No nagrywając powinno się szybko iść z postępem, nie? Nie do końca. No nie wiem. No a jak niby Terra firma by to robiła? Powiedz mi to. No też, podobnie. No właśnie, a Better Than Walls jeszcze gorzej. No, bo postęp, więc jesteśmy ten w kamieniu upanym. Można to tak nazwać. No, w kamieniu upanym. Ech. Można zrobić łuk śmierci później, lol. Bo nie, ja jestem ledwo co żywy. Zjem sobie mięsko, ale to mnie nie wyleczy. Fuck. Walka na śmierć i życie. Patykiem. Nie! O, to nie. Ja myślałem, patykiem. Że to odbije się. Tak w ogóle to skąd patyk wziąć? O. Ja potrzebuję ten patyk. This all in meat looking to tasty. Getting flash packs. No właśnie, strzelaj. Ale wiesz, że ten łuk nie daje tego. Survival pointsów. Peszek. Z patykiem się rzucił. Dole. Skin! Umrzyj! Ja tych survival pointsów nie będę mógł zebrać, jak będę tak padał i padał. No to twój problem. Ja nie zginąłem. Błehehe. No bo ty masz łuk. No to se zrób. Nie mam. W ogóle masz ten, plant fibry, nie? Mam. No to co teraz? No patrz. Teraz potrzebuję, kurde, w cholerę survival pointsów, czym tego zrobić. Kwam sobie. No bez jaj! Wiesz, że jest noc. No wiem, ale... Tak nie powinno być. No nie. O, klopera, fajny tunel. O, yes. Yes. Leczyłem się. Jak? No bandaże z plant fibrów. A, to na to ty zmarnowałeś to. Nie, ja mam tego więcej. Więc tak. Plant rope, co to jest? Climbing rope of plants, one use. Ble, jak one use to do dupy. Ja muszę sobie, daj mi jeden plant fibrę. Nie, idź. Ale ja chcę na dzień. Po co ci plant fibra w ogóle? Żeby łuk sobie zrobić. A. No właśnie. A to ci mogę dać. No, ale ty jesteś. Łaskawca, nie? Masz. Łaskawca. Ej, to jest mój łuk. No ej, łuk, masz dwa?
Nie, nie mam dwóch. Możesz. Okej. Okay. Kobla mi możesz oddać z powrotem. Mam blunt fibrę, nie mam drewna. Masz moje drewno, co, które tu postawiłem. Mam trochę tylko tego drewna. Dobra, ja drewno wsadzam do tego. Okej. Okay. Ta skrzynia jest dobra. Więc drewno i bierzemy sobie nie wooden crate, tylko hunting bow. Ale tu jest jeszcze inny bow. Bow. Dobra. Ten może być na początek. Mamy łuka. Dobra, to ja może zrobię sobie cięcie, bo poczekam na ten na dzień. Dobra, czekamy na dzień. Tak jest. No, Klopera padł! I teraz nie, jest, u niego cięcie jest, bo u niego brat ten pomaga mu przy... Brat. Nie brat, kurde. No to siostra, czy kogo tam ty masz, pomaga mu przy lekcjach. Nie, to, że on, on pomaga... Strzelaj! I zdechł. O, ja trafiłem. Ja, moje mięcho. I tu coś wypadło, Klopera, jakaś beczka czy coś, tylko trzeba uważać na tego. Pyta się. Jest, zabite. Dobra. Co tam wypadło? Co to jest? Burza. Co to jest? Jakieś kosmici z ogonem topora i z jakimś armorem tu są. Tylko, że są agresywne. Zdychaj! 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 Jest! No przez co to możesz podzielić tak, że... Ma to? Więc survival jest super hard, życie. Aha, dzięki. O nie, jakieś agro się zebrało na mnie! Okej, okay, ja też wróciłem, kurde. No. No. Iś przestań. Idź. Nie było, nie było rozmowy. Bo ja łóżko chcę. No to se zrób. Zrobiłem sobie wspólne łóżko. Se zrób. Idź, no. Bo ja nie mam gałęzi przez ciebie. No i właśnie, gałęzie. Tu są gałęzie? Ała. Ała! Ała! Ale tam był batrzot, lol. Ała! Wow. Starcie się wicha jest niezapomnianym przeżyciem. Zapomnianym. Niezapomnianym. Zapomnianym. Jedź, wichu. Zapomnianym przez wszystkich. Tak, na pewno. Chciałbyś, żeby był... Weź, ja już mam tylko 23 survival points. No bo tylko łukiem się zabija, a tak się nie powinno zabijać. Nie chodzi o to. Przy śmierci się traci 40%. No to wiem. 45%. No to wiem. No. No więc... Nie zabijecie łukiem, zabijecie... A walić to. Łuk. Zdychaj. 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 Yes. Zdychaj! No nie podchodź do mnie. Jezu. Wow, co to było? Jest, jest, jest! Co to było? Ej, ty czego ty używasz? Aha, łuku. Ale co to było? Ale coś co mi, to było? No, coś mi podniosło, tak wiesz, jakby UFO mnie chciało porwać. No bo to cię UFO porywało. Naprawdę? Tak jest. To ty wgrałeś modę na UFO? Nie, żartuję sobie. Chop, 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 chop. No to ciężki jest start, nie powiem, ciężki jest start. Zajebiście ciężki. Czopałem drewno i mamy trisa, sapling. Mamy skórę, gałązkę i teraz tak. Pomyślmy sobie, co by tutaj mamy do zrobienia. Deadbow, gagpunk. Zróbmy z tej...
To będzie fajne. Plant fibry, sobie pońcy, noc się ja robi. Ja pierdzielę, Michu! Co? Ła! Żyje. Co? Co mówiłeś, Klepero? Co? Co? No co? O co mu chodzi? O-o. Dobrze, przynajmniej pochodnia starcza na trochę dłużej. Ale noc się robi częściej. Ja żyję. Częściej, po prostu tak to jest tutaj. No. Nie, bo mi się wydaje, że noc się robi częściej. I znowu pada, już trzeci raz. No i fajnie. No bez... A! Co to miało być? No to był taki taki troll, nie? Taki, to było odbijający się flame tower. A gdzie ja mam kurde drewno? W dół. Na drzewie. Bo ja żem ściął drewno i go kurde nie ma. Na drzewie, sprawdź. Po co ty te pochodnie tak zrobiłeś? Bo tak się można ogrzać. No dobra, ale tu było ognicho. No, skończyło się. Aha. Gdzie jest całe to drewno, które tam było? W skrzyni? No, wkładam już. Więcej już niż wtedy. Dawaj, ja to kurde. To zrobimy pokracę. Tutaj w jaskini ten, bazę, nie? No, właśnie po to tu kopałem. Ale tym będziemy kopać, tym gównem. Tak. Gdzie jest cobblestone? Kurde, na wszystko potrzebuję survival pointsy. No, ja mam ich 11. Ja mam ich 3. No właśnie. A masz w ogóle gałązkę tą taką? Do bicia? No. Mama mnie tym bije. Nie no, mam, a co? To daj mi ją na farmie. Dziękuję. Lol. Ty, ja miałem dwie gałązki. No kurde. Chłosta. Ej, właśnie, 27 minut odcinka. Będziemy robić odcinki co 30 minut, nie? Tak, no, znaczy 30-minutowe postaram się. Tak, zwykle. Ej. No tak więc wszystkie odcinki Starbanda będą 30-minutowe, ni więcej, ni mniej. No i przy okazji, nie wiemy czy ten survivalizm zostawimy. No właśnie. Jeśli go nie zostawimy, to musimy zaczynać światło. No, wiesz o tym. Wiem, ale mi będzie miło, bo wiesz, będzie zupełnie inny start, szybki taki. Ja muszę skraftić crafting table. Jak się będzie z crafting table dało robić inne rzeczy z moda, to będzie fajnie. Jeśli się nie będzie dało, to chyba go wywalimy. No właśnie, to może być problem, bo craftingu nie ma, nie? No, crafting znaczy table. Nie ma zwykłego wooden crafting, no. To jest problem. No to nie ma sensu go trzymać. Jak ja chcę zobaczyć, on ma własny crafting table, ja chcę zobaczyć, czy on da radę. Wątpię. Zobaczymy. O, jest dzień. Jest dzień. Idzie, i ty idź w lewo, ja w prawo. Odejdź! Ej, zaklinowałem się. O, ratuję! Ej, zaklinowałem się! No fajnie. Nie no, ten survival jest super hard. To nie, chyba nie zostawimy go, nie? Nie wiem, ja mówię, jak dojdziemy do crafting table w survivalizmie i będzie się dało craftić resztę rzeczy z modów, to zostawiam. Ale to teraz, jak dojdziemy do 30 minut i skończymy odcinek, to... dojdziemy poza odcinkiem do crafting table, okej? Okay? Tak jest. Bo nie będziemy robić bez sensu drugiego odcinka z tego survivalizmu, nie będąc pewnym, czy go zostawimy. Czyż nie? Tak jest. No właśnie. Tak więc możecie na drugi odcinek mieć bardzo duże szanse na to, żeby nie będzie survivalizmu, ale i tak będziemy zaczynać od nowa, gdyż będzie całkowicie inny start i może jeszcze się dogra parę modów. Zostaw go. Albo weź, wiesz co, Klopero? Rąbaj drzewo. Nie teraz. Na dwa baty go. Ale yes, headshot. Nie ma ja, nic. To ja go trafiłem. O nie, małe dupy. Znaczy małe potworki. A! On mnie dotknął.
Jestem Harry Potter. Przy uruchamianiu Starbounda jest pytanie: Will you survive? I ja na to mogę bardzo łatwo odpowiedzieć: No, I will not survive. Może pokażemy im początek startowania, jak się startuje ten Starbounda, nie? Właśnie, 30 minut odcinek. Tak więc, Klepero! W tym miejscu kończymy cóż, ten no ja na koniec odcinek. Pokażę ten odcinek i tyle, no. Znaczy, tak fu, więc, odcinek. Ja też na koniec pokażę ten startujący się Starbound. Jeszcze na koniec macie menu główne z Survivalizm Moda i żegnam się z wami. Pa, pa!